co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza. To dusza. To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało. To ciało. To ciało. Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Między żarem słów a słów tych cieniem, między śmiechem a westchnieniem, między każdą chwilą smutku i radości krąży muza pomyślności. Poszukaj jej, zawołaj ją na... Żeby on był bardzo, wiesz, taki przenikliwy, wiesz, na wierzchu, najważniejszy w ogóle. Jaki to ręce, to suknia. Chciałem coś pisać. Co dźwięczy jak daleki gong? Co dźwięczy jak daleki gong świątyni? Kiedy? Kiedy wieczorne niebo migdałowe dało sklepi swą kopułę nad miastem? La, 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 la. Są ludzie, którzy mniej się albo bardziej nadają do żartowania, czyli są obiektem żartów. No Marek Ruta przez swoją pryncypialność. Pewnie, że się wspaniale z niego żartowało, bo podchodził bardzo poważnie do wszystkiego. Na początku przecież troszkę naiwnie, jeśli idzie o cały ten wielki teatr, który nas przede wszystkich przytłoczył. Myśmy się nie dali przygnieść, ale to naprawdę przytłaczało. Teraz jesteś dzieckiem. Chodź do mnie. Mimo twojego całego demonizmu. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Ja cię nauczę co. Uwaga. Ja pana inaczej nie widzę, jak tylko rozmawiającego w piekielnie zawiły sposób z kimkolwiek bądź. Pan albo pisze, albo pan lata od jednego do drugiego. I mówi im nadzwyczajne rzeczy, które oni udają, że rozumieją. Pan tylko widzi drobne symptomy u ludzi pod maską metafizycznej koncepcji. Tworzy pan na ich temat. Chodząca encyklopedia w ogóle sportu, o czym mało kto wie. On w nocy obudzony potrafił podać wyniki jakieś tam czwartego miejsca Polaków, bo tym się interesował. Pasjonował się sportem bardzo. W naszym wypadku zawsze było najpierw słowo, a potem była dopiero muzyka. I w związku z tym należało wiele prób robić, te nuty zmieniać i tak dalej, i tak dalej. No więc do tego potrzeba bardzo dużo pracy, determinacji i wszystkiego, co się z tym łączy, a więc trudu, zmęczenia i tak dalej. A żeby potem nie pokazywać udręki tworzenia, tylko żeby to było bardzo lekkie, o, po prostu. Gdy byłem dzieckiem, w myślach to miasto widziałem. Zamek o basztach krytych złotymi hełmami. Strzelisty kościół ze złotej trąbki hejnałem. Złote światło uliczek, słońce nad dachami. Młodym księżyc widziałem, jak błądzi po mieście. Srebrną tacę, która wśród cieni wież się toczy. Blade światło rzucając na śpiące śródmieście. Związany był z Krakowem, o ile wiem, od czasu studiów. Jego rodzinne miasto, Zamość, ma też tytuł do niego, absolutnie. Myślę, że należy o tym pamiętać, że był z urodzenia zamojski.
ale z wyboru i z całej swojej twórczości bardzo krakowski. Co się śniło, nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nużyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą. Mknął i warczył zgrzebne wózki kolorowe, popod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą, jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Jak nad tym myślę, to jakby były zatarte granice, to by jednocześnie tym, co robił, była i poezja, i muzyka, i malarstwo, i jeszcze coś więcej. I słowo po słowie, i nuta po nucie, ten uśmiech się szerzy. Ożenił się najwcześniej z nas wszystkich. Później razem zamieszkali. Marek już przestał mieszkać w akademiku. Był już z Danką. I ta miłość dotrwała. Z tego, co wiem, to Marek nie miał żadnej innej kobiety poza Danką, którą kochał do końca. Dedykował jej wiersze, piosenki. Danka zresztą wspaniała dziewczyna, kobieta, mądra. Umiała go też trzymać, pomagać mu w trudnych chwilach, bo Marek też takie miał. Także Marek bardzo dobrze trafił. Będziesz zbierać kwiat, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Pragnienia i tęsknoty, no, których w tym brutalnym świecie często my sami nie potrafimy wyrazić. Potrzebujemy kogoś właśnie, żeby za nas to zrobił. A jak to już robi, czy jak to dociera to do nas za pomocą piosenek choćby, no nagle się okazuje, że tak, że właśnie, że to jest to, że to my tak chcielibyśmy siebie wyrazić. No taki tacy artyści są najbardziej potrzebni, bo oni antycypują to, co w nas jest, a często nie umiemy sami tego na światło dzienne wyciągnąć. Marek Grechuta ze mnie wyciągał bardzo wiele takich pokładów, które na co dzień się wstydzę, czy nie potrafię manifestować. Śpi, bajki, śni, aż nadejdzie wreszcie dzień wspaniały, gdy obudzisz się, nagle ujrzysz świat, wydaje. Wreszcie spełni się twój sen radosny, pełen słońca i oddechu wiosny. Sen, gdzie powietrze niesie wiatr od gęstw wiosny. Sen, gdzie są rzeki, w których żyją kwiaty. Przyrzekam ci, nadejdzie dzień. Sen spełni się, już śpi. Jeśli się zastanawiamy, czym Marek Grechuta fascynował, dlaczego jest smutek po nim, bo go już nie ma, to jest to, że przed nim nie było nikogo, kogo by on naśladował, a po nim nie ma nikogo, kto by jego naśladował. Stąd jest jakaś fantazja niezwykła. I próbujemy rozmawiać na ten temat
poważnie i żartobliwie. Próbujemy popatrzeć na to z jednej i z drugiej strony. Natomiast istoty rzeczy nie poznamy. To jest osobowość wrażliwa i osobowość, która większość swojego życia spędziła na poszukiwaniu piękna. Przez wszystkie cztery pory roku tkwią w wodzie cztery ciężkie goła. Ciernisty deszczyk na nie pada, to katarynka niewesoła. Dorożki mokrej w deszczu wrak spoczął na dnie wielkiej kałuży. Wydęty ciszą żagla gar wspomina chwilę wielkiej burzy. Najważniejsza jest chyba jasność jego głosu, metaliczność jego głosu, w którym zawierała się cała jego osobność i to, że podziwialiśmy go jako taką postać z trochę innej rzeczywistości, z jakiejś innej chmury. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, wciąż będzie początek, bo wszędzie są mosty. Prawdziwe jak powietrze, ode mnie do ciebie, gdziekolwiek będę, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będę.